Radio TTFM, Eurokonsulta Barbie, daj bilans tłumaczki. Także tutaj komputer i Żyda zapisuje takim ruszeniem, to będzie takim ruszeniem. Pozdrawiam serdecznie buziaczki, przesyłam. No i że proszę mieć kaczki. Proszę mieć kaczki. Nazywał ten klub Biuna. To był numer 31-33 na Dobrej. Tam wernisaże były, spotkania ukraińskie, arabskie, no prawie że i chińskie. Bardzo dużo tych spotkań tam było. Tam był występ, też Marta Boros miała okrzyk, zdaje się, swój wierszy. Był ten wernisaż Lubię na Dobrej. Także, proszę Państwa, no tam było wspaniale. Ktoś spalił to, podpalił, że to miało być wybudowane 11-piętrowe i na szczycie samym miała być właśnie Biuna, klub Biuna. No, coś nie doszło do tego, bo ze względu na okolice mieszkania kradli i myślę, że się kradli, pewnie place też kradli i inne, także może nie doszło do tego, może dojdzie, bo też tam chyba mają budować jakąś Biunę, ale to już po 20 latach chyba będzie, proszę Państwa, także cieszmy się, że mamy coś w tej Warszawie. Niech tradycja kwitnie, proszę Państwa, niech człowiek będzie normalny, żeby nie był świętszy od papieża, żeby nie był agresywny, bo będą, proszę Państwa, ludzie, co będą spisywać wszystkich chorobach, sprawdzać kto, ile ma psy na głowie, to już będzie całkiem chyba skandal, żeby ta policja chodziła i sprawdzała, ile psy na głowie. I likwidujmy, proszę kredyt, aż tak, aż to finanse, żyjmy bez pożyczek, Królestwo Boże, bez pożyczek, każdy ci pomoże i oddasz tyle, ile wzięłeś, nie musisz oddawać na lichwę, a zabranie na lichwę do 3 lat więzienia. I ci, którzy pracują, kierownictwo, dyrekcja, profi kredyt, pol kredyt, tatko finanse, a Asta, która gdzieś tu w Warszawie, wlazła do Warszawy jakaś gnida, a Asta, proszę Państwa, za lichwę, no w internecie jest do 3 lat więzienia, niech będzie i do 6, bo jeżeli ktoś chciał wzbogacić na ludziach, którzy potrzebują pożyczki, albo teraz są takie też pożyczki, to nie są pożyczki, to są firmy, które mogą ci załatwić pożyczkę tam, gdzie ciebie wywalili, bo mają predylekcję wypowiadania pożyczek i tam, gdzie ciebie wywalili. I ty wiesz, jak nie masz pieniędzy, to jeszcze byś mogła 300 zł stracić, bo tutaj przewalaj, uaktualniaj tej tę pożyczkę, 19 zł zapłać, 29 zł zapłać, 31 zł zapłać i do tyłu, masz do tyłu, czyli taką pożyczkę sobie robisz do tyłu. Tu też, proszę Państwa, ci, którzy prowadzą te onergie i inne, proszę Państwa, pośredniczące kluby, powinni pójść do więzienia na 3 lata za lichwę, za oszustwa. Proszę Państwa, przecież mają pełno tych pieniędzy, ile to ludzi sobie tak uaktualnia te pożyczki, sprawdza stan. Czy to już, nic nie już. A przecież jak ci wypowiedzieli pożyczkę i oddali ci ją z powrotem, że masz zapłacić wszystko, to dzieci to drugi raz dam, a Asta, tak, finanse, drugi raz nie da.
Proszę Państwa, pozdrawiam serdecznie, proszę Państwa, dobrej myśli, bądźmy razem, słuchajmy komentarze, piszmy telefonami, dzwonimy tutaj do radia naszego, tak jak ten Ewrotunci, ta bardzo najbilan instrumentka. I z dnia na dzień, ponieważ świat na głowie stanął, Państwo sami to widzą, już za rozprawę sądową też wszyscy będą płacić i już niż sobie płacą ci, którzy podali do sądu, to będą więcej mogli zarobić tutaj na lichwie w Polsce. Także tak jak mówiłam, tak właściwie jest, jak oni nie wiedzieli, że osoba niepełnosprawna ma większe prawa, bo ona więcej czuje, więcej widzi, bardziej jest krzywdzona. Nie może być w czasie linii myśli i tutaj Polska namazał się nad Wisłą, tak? Że jakieś dziadostwo tu się podstawiło, myślało, że sobie zarobi. Że sobie zarobi, wiesz, bo obcokrajowcy ściągnęli do Polski i pomysły swoje realizują, pożyczkowe firmy, które tutaj założyli, że będą ściągać, wiesz, z ludzi ostatnie soki wyciągać, a ten Tusk i inni złodzieje i ta Hanka Gronkiewicz też powinni siedzieć, proszę Państwa, za morderstwo kobietę spalili w lesie za mieszkania, za kradzież, że mają po 10 mieszkań, jeszcze 11 by się przydało, bo trzeba je sprzedać, żeby sobie po całym świecie próbować jeździć. W dupie byli, gówno widzieli, bo człowiek ciemny i zacofany, żadnego pożytku, korzyści z wycieczek mieć nie będzie, no chyba, że sobie tam zarabia dolary majtki, handluje, sprzedaje mydło i powidło, poszerza z Warszawy handel przenosząc po cały świat. No i tam Gabelce złapali te dwie złodziejki, bo one akurat były bardzo biedne, potrzebowały bardzo dużo pieniędzy, prawda? I musiały potem do sądu wracać tam do Ameryki. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Do papieża. Przed nastami, gdy słuchamy, podczas dnia zaproszania, abyśmy czuwali w bezpieczeństwie i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tej ocy zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwilę. Także, proszę Państwa, one tam musiały wrócić do Ameryki, żeby przed sądem stanąć, to ile to przecież pieniędzy nie kosztuje, prawda? Ale wstyd wielki na cały świat, że wiesz, Polki bogate, ojcowie, dziadowie, komuchami byli szpiegami w komunizmie i te wszystkie pieniądze adresowali 8 tysięcy, 10 tysięcy emerytury i renty, to na pewno wnuki, wnuczki dawały, ale ponieważ im mało było, to leciały do Ameryki kraść majtki, kraść korzyści. No to więc widzicie, oni to zabrali tę rentę, 2 tysiące dali, 1500 trzeba dać, 1200 i niech sobie sami wydają dziadowie te pieniądze na wnuki, na wnuczki. Ja bym nigdy nie dała, nawet bym takiej wnuczki wnukami nie chciała. Ja wolę obcej osobie dać, która jest w potrzebie, niż wiesz, na swoich ułożyć, zarabiać jak osób, proszę Państwa, kradnąc z budżetu państwa, wyciągając ogromne ilości miliardów, wyciągnęli w czasie tej linii PO. Widzisz, jakie robaki, jakie pasożyty. Oni szukali robaków w mózgu, albo wiesz, w krwioobiegu, albo w węzłach chłodnych, że potem masz śmierdzący oddech i że boli ciebie w stawach i wszędzie ciebie boli, bo to są te robaki w Polsce. Wszędzie te robaki. Firma, proszę Państwa, AASA, tak to finanse, Profi Kredyt, Pol Kredyt, a oni jeszcze się zastanawiają, co jeszcze. No co jeszcze? Pierwsze ogólnopolskie święto wdzięczni polskiej wsi. A do uroczystościom wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister rolnictwa, parlamentarzyści, samorządowcy oraz mieszkańcy wsi. Głównym punktem była msza święta sprawowana u stóp wzgórza sanktuarium Matki Bożej Kępelskiej. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Hudzik, metropolita lubelski. Podczas pierwszego ogólnopolskiego święta wdzięczni polskiej wsi wręczono wyróżnienia rolnikom i przedstawicielom kół gospodyń wiejskich, Dzwoneczki,
chcesz być. Dawno do niczego da, dawno do niego da. Działacze ruchu Kukiz15 spotkali się na samorządowej konwencji w Warszawie. Lider ugrupowania Paweł Kukiz przedstawił trzy filary, które powinny być priorytetowe w samorządach. Pierwszy to odpartyjnione samorządy, gdzie ważna jest jawność. Druga kluczowa kwestia to w opinii polityka zrównoważone budżety, które zakładają zakaz zadłużania się miast. Trzeci i ostatni filar odnosi się do obligatoryjnych PPN. Chcemy tworzyć tych grupy ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem. Wolność to wybór życia dla innych, to miłość. Tak brzmi przesłanie zakończonego 11. Zjazdu Gnieźnieńskiego. Trzydniowemu spotkaniu towarzyszyło hasło Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa. Wydarzenie wpisywało się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie miało charakter ekumeniczny i międzynarodowy. W tym roku uczestnicy zjazdu debatowali m.in. nad kwestiami wolności i patriotyzmie. 140 żołnierzy ochotników złożyło w Kielcach przysięgę i zasiliło szeregi 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To pierwsza przysięga 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej była się na Placu Wolności. Wcześniej w intencji żołnierzy sprawowana była msza święta w Bazylice Katedralnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, rodziny żołnierzy i mieszkańcy Kielc. Po raz 34. na Jasną Górę pielgrzymowały małżeństwa i rodziny. Głównym punktem tłumniowego spotkania była uroczysta msza święta, sprawowana na jasnogórskim szczycie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Małżeństwo jest powołaniem wpisanym w naturę człowieka, stwierdził ksiądz arcybiskup. Podczas modlitewnego spotkania odnowiono przyrzeczenia małżeńskie. Odbyło się także ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego. W parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Zerpelicach na Podlasiu odbyły się uroczystości z okazji 80. urodzin księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Centralnym punktem obchodów była msza święta jubileuszowa w intencji seniora diecezji drobniczyńskiej. Przewodniczący Antoni Dydycz zawsze słuchał Bożego Ludu. W homilii były prowincjał kapucynów w prowincji warszawskiej ojciec Andrzej Kijza. W uroczystościach uczestniczył ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. W uroczystości jubileuszu 80. rocznicy urodzin księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza transmitowały Radio Maryja i Telewizja. Pod takim hasłem w Kielcach odbył się koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Widowisko poetycko-muzyczne opowiada o polskiej historii i patriotyzmie Polaków. Artyści przypomnieli wszystkie najważniejsze wydarzenia historyczne, począwszy od uchwalenia Konstytucji 3 maja, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. Transmisję koncertu przeprowadziły Radio Maryja. Ojciec święty Franciszek kontynuuje swoją podróż apostolską w krajach nadbałtyckich. Drugiego dnia swojej wizyty na Litwie papież przewodniczył w Kowie mszy świętej. W Eucharystii uczestniczyły setki tysięcy wiernych, w tym m.in. uczniów pielgrzymi z Polski i Białorusi. W poniedziałek ojciec święty odwiedził Łotwę, a swoją podróż apostolską zakończył we wtorek w Estonii. Poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki do krajów nadbałtyckich transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ponad 2000 osób przeszło w Katowicach i Berlinach, aby sprzeciwić się zabijaniu nienarodzonych dzieci oraz tak zwanej eutanazji. Stojący Niemiec odbył się 14 marsz dla życia. Wzięli udział uczniowie Niemcy, księża, biskupi, politycy, a także osoby z zagranicy. Niego
Organizatorem jest Federalny Związek Prawa do Życia, skupiający 12 organizacji. Marsz jest największą niemczą tego typu demonstracją działaczy pro-life. Jego uczestnicy wyliczą niż 1000 białokrzyży. Zaoferowali tego dnia są zabijane w procederze aborcji. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zarzucił Stanom Zjednoczonym, że w niektórych ważnych sprawach polityki międzynarodowej przestały konsultować swoje decyzje z sojusznikami. To zmienia charakter współpracy, dodał. O niektórych decyzjach dowiadujemy się z Twittera, powiedział szef niemieckiej dyplomacji w rozmowie z DPA. Niemiecka agencja prasowa przypomina, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wielokrotnie zaskakiwał państwa sojusznicze swoimi wpisami w internecie. Kantonem szwajcarskim, który wprowadzi zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Mieszkańcy poparli ten krok w referendum. Twarzy nie będzie można zakrywać w sytuacjach, kiedy mogłoby to powodować zagrożenie bezpieczeństwa publicznego albo pokoju religijnego lub społecznego. Ministerstwo Obrony w Moskwie ponownie obarczyło Izrael winą za zestrzelenie rosyjskiego samolotu wojskowego IL-20 u wybrzeży Syrii. Według resortu wina w pełni spoczywa na siłach powietrznych Izraela oraz osobach decyzyjnych. Ministerstwo Obrony ponownie zarzuciło stronie izraelskiej, że jej F-16, przelatując nad prowincją Latakia, celowo wykorzystało rosyjski samolot w charakterze osłony. Na pokładzie było 15 żołnierzy. Skrótu jeszcze ostrzeżenie przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. NBW wydało alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla 6 województw. Ostrzeżenia obowiązują w województwach podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim oraz w południowych powiatach województw opolskiego i dolnośląskiego. Prędkość wiatru może dochodzić w porywach nawet do 100 km na godzinę. Warto zauważyć, że w niedzielę rozpoczęła się astronomiczna jesień. Z każdym dniem będzie zmieniać się także pogoda. To były wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Lewacki rekonesans. Komisja Parlamentu Europejskiego badająca w Polsce praworządność zaplanowała spotkania wyłącznie ze środowiskami lewicowymi. Nasz dziennik ujawnia nieznane kulisy tych rozmów. Marksiści na afiszu. Policja ułożyła postępowanie w sprawie propagowania komunizmu przez Fundację imienia Róży Luksemburg. Dlaczego antytotalitarne prawo w Polsce nie działa? Metody propagandy jak z PRL. Państwowe instytucje i spółki skarbu nie powinny angażować się w propagowanie obrazów z ideologicznym przesłaniem, takim jak Kler. Rozmowa z profesorem Piotrem Jaroszyńskim. W oddziale Groma działała grupa specjalna. Zadaniem była infiltracja struktur państwa komunistycznego. Metody wywiadowców opisuje w naszym dzienniku Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Thank you.
Mediolanu i skupa
Ośmiona świętego Bernarda Apostoła nastąpił po nim w kierunku kościoła luterańskiego. Wspominamy świętego Pacyfika Franciszkanina, dobrego kaznodzieje, zmarłego w 1741 roku. Wspominamy także Germara z Buwy, świętego opata i bawnicego Stendera oraz 546 towarzyszy święty męczennik Pafnucy, Remita w Gewaldzie, aresztowany na rozkaz Aliana, prefektem Antinoe. Przestał wówczas dokonywać cudów, dlatego naprawdę wróciło się wielu. Wszystkich tych neofitów przeczoło mu przed Pafnucy, który ustalał w swojej cudotwórczej działalności. W końcu ukrzyżowano również jego cudotwórcę. Wspominamy się tego Franciszka Marię z Camporoso. Z 1804 roku w Italii wstąpił do zakonu braciniejszych krańców w Genui. Jako brat zakonny pragnął spełniać najbliższe posługi. Przez 40 lat pełnił obowiązki kwestarza, kontaktując się codziennie z ludźmi, apostołował się przez przykład życia modlitwy i pokuty. Wspominamy także Hermana Kalekę z Rajchenau, to jest z Szwabii, urodzony w 1013 roku, zmarł w 1054. Niepełnosprawny, od urodzenia nie poruszał się samodzielnie, czytał i pisał z trudem rodzicom, pełen apostołu Benedyktynu, gdzie objawił naukę walorów ducha i umysłu. Był astronomem, matematykiem, kompozytorem, kronikarzem, poetą. Wspominamy także Kolumbę, Annę Matyldę Gardia Błogosławiona, narodzona w 1853 roku i ojciec Jana Ratzingera w 1953. Była założycielką Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek od Miłości, tak zwanych czynnych. To dzisiaj święci, których wspominamy w kościele. I także chcę na początku tego dnia pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy są z nami, którzy słuchają nas od doma, którzy w podróży, podróżując, także pracujących na wielkich tirach. Oczywiście szczególnie chorych, cierpiących samotnie. Gorąco Was pozdrawiamy. Dziękuję też ofiarodawcom, dziękuję tym, którzy właśnie od teraz od początku, albo już kilku lat systematycznie pomagają Panie Radzie Maria i tam i trwam poprzez swoje dobre słowo, dar modlitwy oczywiście bardzo potrzebne. Jak także dar serca, tak nazwane te dary, które utrzymują stronę materialną tym dzieł. To dzięki Bożej opatrzności i także właśnie dzięki istnieją. Dzieła są głosami członek, które zależą od zamkoć. Nasze podziękowania płyną teraz do Krakowa, do następujących osób, do pani Gerdery Starza, Zuzanny Zając, Heleny Lars, Alicy Ferku, Ireny Kaczmarczyk, do pani Stanisławy Lutu, pani Marii Guzan, pani Marii Wątowskiej, pani Anieli Obrzut, pani Halini Iwanów, pani Janinie Kowal, do pani Heleny Gularczyk, pani Marii Skowronek, pani Janinie Gielar, do pani Ireny Gielar, pani Janiny Solanskiej, Grzegorza Stanisława Grzegorzka, do pana Romana Kaleckiego, Stanisławy Falewy, do pani Władysławie Wójcie, Józefa Damskiej, Anny Dziewic i Marii Boże. Bóg zapłać, dziękuję dla wszystkich upominek muzycznych i także przypomnienie naszych jeszcze kont bankowych. My oczywiście zapraszamy, żeby Państwo, kto może, został z nami w tą już jesienną, drugą noc, którą spędzimy razem do godziny drugiej, a potem program specjalny dla trzech rodaków na kontynencie amerykańskim, szczególnie i skierowany. A dla wszystkich upominek siedział, a Andrzej Duda stał. Obrazek ten obiegły media i stał się pożywką dla internautów. Sytuację tę inaczej interpretuje jednak minister Czaputowicz. Bo ja to oceniam jako taki bardzo wyraz takich przyjacielskich, nieformalnych kontaktów między prezydentami, którzy się poznali w Warszawie. Nie każdy jest zaproszony, żeby rozmawiać przy biurku prezydenta. Zdaję sobie sprawę z różnych interpretacji tego zdjęcia. Nie było przewidziane w programie wizyty jakiejś innej formuły podpisu przy osobnej sali. Wszelkie, że to nastąpiło w miejscu, gdzie prezydent Trump pracuje na co dzień. Jest to wskazanie na życia smak, zatęsknisz do mnie. Też się często zdarza. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Wrócisz tu, wrócisz.
Niezależny eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski jest w studiu Polskiego Radia w Łodzi. Halo, halo. Witam. Dzień dobry, panie pośle. No właśnie, jak to jest? Politycy opozycji podnoszą, że ta deklaracja polsko-amerykańska nie zawiera żadnych konkretów. Politycy obozu rządowego mówią, że przybliża nas to amerykański, nas to do amerykańskiej bazy w Polsce. Jak pan ocenia owoce tej wizyty? To bardzo ważna wizyta i ja bym się zgodził z tym, co powiedział Trump, a tak na prezydent Duda, że nigdy dotąd stosunki polsko-amerykańskie nie były tak bliskie. I takie fakty potwierdzają to, że nigdy dotąd Stany historycznie nie były tak zaangażowane strategicznie w Polsce. Mam na myśli wojsko amerykańskie, które jest, a chcemy, żeby było na stałe. Także to jest postęp w kierunku baz stałych amerykańskich w Polsce. To nie jest finał. Ale ci, którzy mówią, że brak konkretów, no, nie czytają uchwał kongresu, które mówią o tym, że dopiero na wiosnę mają być przygotowane studium konsekwencji możliwości scenariuszy takich baz. Polityka amerykańska to jest własnymi sprawami, te koła miejskie poruszają się wolno, we własnym rytmem i było podstaw, żeby oczekiwać, że dzisiaj w trakcie wizyty będzie konkret podpisany. Natomiast wszystkie sygnały polityczne płynące z tej wizyty mówią o tym, że rzecz zmierza w dobrym, z punktu widzenia Polski, kierunku. Także bardzo dobra wizyta, przebijanie się tego, czego nie było, już nie mówiąc o tych historiach, kto stoi, kto siedzi. Notabene, jak widziałem w zdjęcie stojącego obok prezydenta Stanów Zjednoczonych przy pierwszym biurku świętej pamięci świętego Jana Pawła II, to po prostu tak jest protokół amerykański, że szczepialstwo, które nie jest warte w ogóle, żeby nabierać. No, panie pośle, tutaj jednak było podpisywanie umowy międzypaństwowej. To taki drobny szczegół, jeśli chodzi o stanie czy siedzenie przy tym biurku w gabinecie obronnym, ale zostawmy to. Ale i tak, to jedno rzecz powiem. W każdym miejscu, gdzie się jest, obowiązuje protokół gospodarza. To było zgodne, jeśli się cofnąć historycznie, co się dzieje, wiem, w domu, jak są witani, co się gdzie podpisuje. To jest praktyka amerykańska i tutaj uczenie Amerykanów protokołu jest co najmniej niepoważne. No to Amerykanie zamieścili to zdjęcie, a nie Polacy. To tak na koniec. No ale też jako zdjęcie mieli nie za. Dlaczego nasi tego nie zamieścili? No coś jednak tutaj skrzypa. Ja czuję, że nie jest do końca tak, jak powinno. W ten sposób, jak otoczenie prezydenta wystawiło go na strzał Jana Pawła II, stojącego obok siedzącego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Jimmy Carterem jest to zdjęcie, ale to nie jest akurat przedmiot. Panie pośle, a w takim razie zmieniając trochę temat, jest tak, że Polacy zaoferowali, nasza strona zaoferowała wkład finansowy w budowę stałej bazy Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mówi się o 1,5 miliarda do 2 miliardów złotych, bodajże